Ostatnia wroga baza, która jest tu. Wykonaj serię 60 osób, wykonaj 5 eliminacji ze ściany. No to na początku to pierwsze by się przydało. Może opuścić ten podcast? Żeby nie było tak jak zwykle, że puszcza, kiedy już jestem na miejscu. No. Witajcie! To był dobry tydzień dla Harlemu. Spider-Man powstrzymał Tinkerer, Rio Morales została radną. Robson Plaza jest zamknięta na dobre, a Simon Kinnear siedzi w więzieniu. I uwaga, zdałam test na obywatelstwo celująco. Nadal was kocham. Chiny, będzie mi brakować waszych słodyczy. Ale do rzeczy, zarząd Robson próbował ratować twarz, ujawniając prywatne dokumenty Kriegera. Notatki, e-maile, same smakowite kąski. W trakcie przeglądania tych materiałów i oczekiwania, aż JJJ odszczeka swoje kłamstwa na antenie, będę puszczać nagrane wcześniej i niepublikowane jeszcze odcinki. Nowe pojawią się za parę tygodni, a teraz pamiętajcie, żeby śpiewać swoim roślinkom przy podlewaniu. Serio, uwielbiają to. Okej, do zobaczenia niedługo! Co to za fake informacje, halo? Szerzenie. Mek, tylko 9 mam. I nawet expa nie dostałem. A, bo nie mogę. Zapomniałem, że już mam maksymalne. Dobra. To ostatnia miejscówka i co najwyżej misje poboczne. My jedną czy dwie zrobię. Użytkownik aplikacji właśnie zgłosił napad na sklep. Rypać napad na sklep. To chyba jedno z tajnych laboratoriów Roxxon. Piszę do domu. Fajnie. Jak jest niski, to zna... Aha. To oznacza, że wytrzyma jeszcze 2 godziny. No, to to. Hej Miles, dostałem wiadomość. Staram się dostać do systemu Roxxon. Nie przestajesz mnie zadziwiać, stary. Jerry, jesteś tam? Próbuję naprawić generator. Naprawię to za nich. Dobra, w systemie Roxxon jesteś mój. Znowu zamknięte drzwi. Ja zasilam, ty otwierasz? Już to zrobiłem. Może być. Dobra, otwieram drzwi. Gdzie jest paczuszka? Ona zawsze była na początku. Dobra, jest tam. Hej, znalazłem coś, gdy węszyłem w systemie. To w tym labie odkryli, że Nuform jest szkodliwy dla ludzi. Czy ktoś powiedział, hej, może powinniśmy przemyśleć tę całą akcję z Nuformem? Tak, Rick Mason. A, dobrze, że zamykamy ten interes. I to w samą porę. Tutaj? Co tu jest? Pomieszczenie ochrony? Tu składali skonfiskowane rzeczy. Jeszcze dwa. Gdzie oba pozostałe są już w miejscach, w których byłem. Nie wiedziałem, że tam są ukryte. Trudno się tu gdzieś ukryć. Po co się ukrywać? Ja mam zrobić serię ciosów. Ziom, patrz, pańczyna. Kopnął mnie. O dziwo mi nie zakończył serii kopnięciem. Nie. Chciałem użyć bum bum. Kotrak jakby nie mogę aktualnie użyć bum buma. O. Wait, właśnie zjebałem. Musicie tak właściwie. Uciekać. Reaktor jest niebezpieczny. Mogę od nowa? Tylko jedna osoba mi została. Ten ma wyjebane na wchodzenie. O. O, pająk ninja. Chociaż coś. Wykonaj 100 cichych eliminacji. Łatwiejsze niż myślałem. Mhm, zajebiste osiągnięcie. Ale... Znaczy zajebiście, że osiągnięcie. Coś słyszałem.
nasz ciśnie, fart. Wybacz. O tu sieci! Bądźcie czujni! Jeszcze dwóch. Gasimy światła. Jakimś trem muszę tutaj dwóch znaleźć. Przy ścianie. Nie przy suficie, bo przy suficie to była inna sprawa całkiem. Właśnie na tę jebaną ścianę. Uwaga, możemy mieć. Żeby wszystko było tak łatwe. No przestań wchodzić na ten sufit, halo. What the fuck. Poczekam sobie aż ten wróci. Tutaj. Oni chodzą w kółko zawsze, więc ten zaraz tu wróci. Może kamuflaż mi się odnowi do tego czasu? Albo nie? Chyba, że zaliczy. Dobra. I teraz liczyć na to, że nie zjebie serii. Hello? Dobra, nie widziałem, że tak się da. Bez zauważenia czymkolwiek rzucić. To było miski. Prawie co już wiem, jak ich się łapać. Jak się nie uda. Serii. A w takim stopniu, w takim... Jak tak będzie szło, to mi się nie uda. Musicie stąd uciekać! Reaktor jest niebezpieczny! Jak samopoczucie po opróżnieniu paru reaktorów? Zmęczyłem się! I strasznie zasłonił gardle! Ale poza tym wszystko w porządku! Połowę mam! Gdybyś zaczął świecić na czerwono albo pocić się do wody. Reaktor czeka na parterze. Boże, już myślałem, że się nie uda. Bo nie chciałbym się ruszać. Celuję do niego! Jeszcze 10. Siedzi! Dobra, teraz ich tylko wybić. Koniec serii. Wait! Zapomniałem, że posiadam takie coś jak na przykład to. I do tego na przykład to. Myślałem, że już tego nie użyję. Ostatni? Dwóch? Ostatnich? Koniec? Nie koniec, gdzie jest ostatni? Powiedzcie, że się nie zmagował, bo czasem i tak bywało w tej grze. Powiedzcie, że on naprawdę żyje. Please. O, jest. Nie wierzę, że tu jestem. Fajnie.
Czyli zbagował się jednak. Ale na szczęście zbagował się w takim stopniu, że da się go jeszcze zabić. To wszyscy. Bo czasem wsiąkali w ziemię. Czas opróżnić reaktor. Czy w ścianę. Dobra, zajebiście. I będzie kolejna achievement i kostium. Teraz muszę tylko stąd wyjść. To zawsze będzie do bani. I po kolejnym laboratorium. Wydostań się przez biuro i zwiewaj. Gdzie jest biuro? Tylko nie zacznij się ruszać, upiorny pancerzu. Gdzie? A, czyli tu. Chyba. Gdzieś tu będzie kratka. Muszę wyjść przez biuro. Gdzie tu jest biuro? A, tu chyba. Może na tym kompie znalazłbym jakieś haki na Roxxon. Ostatni kompik. Pracownicy Roxxon. Dotarły do mnie dziwne plotki, jakoby Nuform pogarszał wasz stan zdrowia. Dajcie spokój. Wiecie, że to nieprawda. No nie. Gdyby tak było, nie pracowalibyście przy nim. Jesteście dla Roxxon najważniejsi. To dzięki wam tworzymy Nuform. Budujemy plazę i przyszłość. Dziś ta przyszłość jest zagrożona. Proszę was, żebyście dobrze się zastanowili, zanim zaczniecie rozsiewać oszczerstwa. Rozumiemy się? Super. Pamiętajcie, służymy miastu. Krieger łgał jak z nut. Ciekawe, czy w więzieniu też mu to pomaga. Nie wiem, ale lecimy. Dzięki za pomoc. I zakończę sobie potem Spidermana. Chciałem jeszcze jakąś wizję pomocną, ale trochę długo to trwało. Dwa achievementy czy jeden mi wleci? Co by był ze mnie za kumpel, gdybym od czasu do czasu nie pomógł ci wyłączyć jeden reaktora? Pewnie za reaktory włączenie, a drugi, znaczy za zrobienie tych placówek, a drugi za zrobienie wszystkich placówek. Tuż pod ich nosem zlikwiduj wszystkie laboratoria Roxxon. Od kiedy zlikwidowaliśmy kryjówki undergroundu, w ich okolicy zrobiło się znacznie. Będzie drugie? No i o to chodzi. O, nowa misja pomocna. Drużyna marzeń. Przeglądałam swoje pliki i trafiłam na jakiś tajny projekt w Hell's Kitchen, za którym stoi Tinkerer. Nuform, te sprawy? Nie, raczej programowalna materia. Lepiej ją przechwycę, zanim zrobi to ktoś inny. A, znalazłam też taki kod. 2658. Może się przyda, jeśli trafisz na jakieś zamknięte drzwi. 2658, dobra. Dobra. To do jaką mogę pójść, bo to jest misja poboczna typu wejdź, posiedź tam 3 minuty i koniec. Tak samo było z... Zapomniałem nazwy. Z jego wujkiem. Py. Jak on się nazywał? Na P. Dobra, nie pamiętam. Widzę po ilości PD. Dobranoc, CSX, w takim razie. Nie zobaczysz końca trwającego parę minut. 2658, tak? Tak. Maska. Programowalna materia. Mógłbym z tego zrobić wszystko. Na przykład kostium nowy. I mam nowy kostium. O, to mi się podoba. Wygląda dziwnie. To wystarczy. Muszę podziękować Danice. Dzięki Danika za nowy kostium, który wygląda dziwnie. Myślałem, że będzie ładniejszy. Nie podziękował jej. Dobra, tutaj zostało co? Aktywności i... Czemu tego nie pokazuje? A nie, pokazuje, dobra, jestem ślepy. Tutaj zablokowane coś.
Dobra, trochę jeszcze zostało. Ale to zrobię kiedy indziej. Na razie to starczy. Na następnym będę mógł sobie porobić. Nie, dobra. Zrobię to do końca. Paczuszki jeszcze do końca. Żadnego laboratorium na Manhattanie i żadnego reaktora. W końcu. Wait, to jest najbliższe? Bo dwie paczuszki mam do zebrania, o. Tu i tam. Tego do zebrania paczuszka. Rockson chyba nie prędko się pozbiera. Pewnie przez nie powinienem nawet chyba musieć... To dobrze. Startować misji znowu. Bo nie chcę się już zbliżać do reaktorów. I bardzo słusznie. Ale cieszę się, że tyle zdziałaliśmy. Ja też. To ręce i nogi spoko, mu się świecą, ale... Która pewnie zacznie za jakieś 5 minut. Jasne. Dobra, muszę te dwie paczuszki znaleźć, będę miał już wszystkie. No i dobra. Wracamy do pająka, którym to trzeba jeszcze parę rzeczy wykonywać i wtedy można grać w nową grę plus. Ale nowa gra plus będzie już poza odcinkami, tak jak mówiłem. Wczoraj wleciał pierwszy odcinek w 60 FPS-ach u mnie na kanał. I przy okazji jest najlepiej oglądany odcinek, znaczy najlepiej oglądany, nie wiem jak tam oglądalność. Ale najlepiej, największą ilość wyświetleń ma wszystkich Spider-Manów. Nie sama prawda. Uczciwość i fakty. Od czasu katastrofy na moście Braithwaite nie odpuszczam temu nowemu Spider-Manowi nie bez powodu. Chłopak potrafi schrzanić wszystko. Dobra, rypać na razie dzionę. Bo trzeba tutaj porobić rzeczy. Wait. To co, skrzyneczka jest tutaj tak normalnie? A ja dostałem tylko expo, który i tak mi się nie dodał, bo mam maksymalny level? Gdzie jest skrzyneczka w takim razie? Chyba, że gdzieś tam u góry. Bo ostatnio już szukałem, nie mogłem jej znaleźć. O, jest! Chyba, że dopiero teraz to mogłem zrobić. No ale zajebiście, mam skrzyneczkę. Nie wiem ile na ile. Udało się! Rozpracowałem to! Co? Jak bezpiecznie rozszczepić atom w swoich czterech ścianach? Na to też przyjdzie czas. Chodzi o Speed Nonagon. Odświeżyłem algorytm kolizji i rzutów. Zwiększyłem liczbę klatek i jest... Zaraz posłuchamy go, tylko muszę znaleźć ostatnią miejscówkę z tą skrzyneczką. Czyli tu. Super! Czyli mogę zagrać? Wciąż brakuje tekstur, efektów dźwiękowych, muzyki, głosów. Napiszę muzykę. Mógłbym też ogarnąć efekty dźwiękowe. Najpierw projektujemy i ulepszamy własny kostium Spidermana, a teraz budujemy imperium na rynku gier? No jaha! Właśnie Spidermanuję, ale jak wrócę do domu, zrobię listę zadań i zacznę szukać dźwięków, jakich potrzebujesz. Oj, jaki zajebisty zespół z nich jest. Tak! Poczułeś to? To mój żółwik na odległość. Na razie! No i zrobił sobie gierkę. Zajebiście, niech mu się wiedzie. Ciekawe, czy z mikropłatnościami gierkę zrobił. Spider-Man to tylko włamanie. I umarli wszyscy. Przez to tylko włamanie. Zamiast się ogarnąć. Przyłapał na czymś takim. O nie. No dobra, ostatnia skrzyneczka, a potem mogę robić misje poboczne jak i te do aplikacji rzeczy. Chyba będzie wszystko wtedy. Widziałem w ogóle snajpera tutaj gdzieś. O tak przynajmniej mi się wydawało, że widziałem lunetę. Do snajperki. No chyba, że nie. Dobra, pytanie, czy to też muszę robić, czy tutaj gdzieś znajdę już paczuszkę. Nie jest to specjalnie trudne do zrobienia, no ale... No chyba muszę, bo pewnie w środku tam jest. Dobra, zróbmy. O! Zaminowani, pokonaj 50 przeciwników korzystając ze zdalnych min. Zajebiście. I kolejny wybuch.
Hej, o, Pit. Przeczytałem artykuł MJ o Simkari. Mam nadzieję, że nie w trakcie bujania. Wybacz, włączył mi się tryb surowego mentora. Jak ci się podobał ten artykuł? Tekst był świetny, ale zdjęcia... Skoro to nie wzięli tego Petera Parkera? No. Pewnie MJ ciągle zadaje sobie to pytanie. To jak się udał wyjazd? Musiałeś tam zakładać kostium? Nie, Sable świetnie sobie poradziła. Ona i jej Wild One. O! Ja mogłem się skupić na robieniu zdjęć. Wrócili sobie, jo? Do Sinkari. O ile wyjazd służbowy może być fajny. Wait, ma widzę! Widzę! Tak. Czuję się wypoczęty i gotów, żeby ze zdwojonymi siłami wrócić do spiderowania. Oczyścić rynny w domu. Mieć własny dom to coś wspaniałego, mówię ci. Właśnie widzę. Zgadamy się. Narka! Nara, Pita! Mam ostatnią skrzyneczkę! Dawać mi sreberko na pewno, jakieś za to będzie. I... zarekwirowane! Otwórz wszystkie skrytki undergroundu. No i zajebiście. Dobra. Tam są misje poboczne, ale chciałem zobaczyć jeszcze te... aktywności. Jak one wyglądają. Utknąłem na wieżowcu. Po 8 punktów, jo, aż dostaję za to. O, tutaj są pokazane, które mam. Weźmy zaginionego kota. Jedny kotek, sam w wielkim mieście. Znajdę cię. Oh no, dobra, trochę daleko. Zobaczmy, czy mam coś innego. Coś, co jest bliżej. Weźmy to. Howard? A, ten od gołębi. No. Zobaczmy, czego chcesz. Wkurzało mnie łapanie tych gołębi. Mam nadzieję, że to nie będzie kolejna aktywność teraz. Bo przerąbanie się za nimi latało. Czym to będzie w takim razie? I następną w ogóle grą, którą będę ogrywać na odcinkach. Bo na live'ach będę ogrywać parę gier. Będę ogrywać Yakuza na przykład. Czy właśnie Spidermana, nową grę plus. Czy może wrócę do Lego Star Wars The Skywalker Saga. Ale na odcinkach będę planować teraz ogrywać Limbo. Dałem Roflo do wyboru, jedną z czterech gier, a dokładniej dałem mi do wyboru... znaczy do zaproponowania, aniżeli wyboru. Limbo, Little Nightmares, Pumpkin Jack, Arise, A Simple Story i właściwie Journey, które mam na... playu. I wybrała Limbo. No i spoko. I wtedy zobaczę, co będzie kolejne. Myślałem nad The Last of Us. Tylko, że z drugiej strony nie wiem, czy by sobie nie kupić tej nowej odsłony. W sensie... jest Howard. Z remake'owanego remastera. Tego, co wyszedł jakiś czas temu. Z tym, że to jest 200 już. No, jak nie, no to mogę grać ten, co wyszedł stricte na PS4. Mam to na płycie. I na i drugą część też mam. Teraz bym od razu dwie pod rząd ograł. Cześć, Howard. Jestem drugim Spider-Manem. Ani Howard? Miło cię poznać. I dzięki, że pomagasz. Brakuje mi trzech ptaków. A na zewnątrz jest tak zimno. Namierzę je. Masz może coś, co do nich należało? Może pióra? Super. I co, wszystkie będę miały tak samo, jo? Mam. Niedługo wrócę. Żeby najdę akurat te konkretne, za pomocą jakiegoś piórka. Skanowałeś jednego z gołębi Howarda. Protokół Howarda aktywny. O. Protokół Howarda? Witam w gołębich faktach. W twoim codziennym źródle ciekawostek o gołębiach. O nie, rezygnuję z subskrypcji. Nie. Tak. Drogi gołębnik, czyżby ktoś ukradł ptaki Howarda? Tu ja chyba też nie ma ptaków. Ślady gołębi prowadzą w trzy strony. Muszę je zbadać. Tam też ptaków nie było. Niestety. Gołąbku, gołąbku, o jest! Tu doszło do przestępstwa! Wygląda na włamanie! Trzecie włamanie w tym tygodniu. Idziemy na rękę. To przestało być śmieszne. Zajebisty wyraz twarzy masz, ziomek. Taki... mało ludzki. Hej, panowie! Co jest grane? Mogę pomóc? Lokator jest reporterem Bugle. Mieszkanie zostało przewrócone do góry nogami, ale nic nie zginęło. Nie znaleźli tego, czego szukali. Rozejrzę się. Może mi się poszczęści? O, muszę lecieć. Bujać się. No wiecie. No i dupa, nie pomogę policji. Trójkątem? Ta szyska. Czym on je karmi? Kawą?
cukrem? Benzyną? Nadlatuje gołębi fakt numer jeden. Jak to wyłączyć? Czy wiedziałeś, że naukowiec Nikola Tesla opiekował się rannymi gołębiami? Po stracie ulubionego gołębia był niepocieszony przez film. Mam! Hej, Howard! Złapałem jednego, ale z niego stadziora! To pewnie Fenia. Pełna wigoru. Znajdzie drogę do domu, Spider-Manie. Tylko skieruj ją do mnie. Jasne. Dobra, muszę wracać do gołębnika, namierzyć inne ptaki. Oki. Halo, ja chciałem sobie posłuchać o Tesli. Nikolo. Nikoli. Nikolasie, właściwie. Dobra, teraz lecimy po tego. Hałumpka. Czy to jest jedyny właściciel gołębi, który je ciągle gubi? Swoją drogą. W pierwszej części je zgubił, teraz mu znowu spierdzieliły trzy. Ja nie wiem, jak on o nie dba. Na co? Nie, ptaszku! Fakt numer dwa. Czas zgłębić temat gołębi. Naprawdę lubi gołębie. Ponad 200... O nie, posłuchamy. Nie, ruszaj się. Dobra, sprawdzam wiadomości. Zmiana planów, ruszamy teraz. Hej, Howard. Nie wiem, do czego chcą użyć twoich gołębi, ale śpieszy im się. Jeśli szukają szybkiego systemu łączności, to chyba są łatwiejsze sposoby. Masz rację. Zbadam tę sprawę. Będziemy. A to jest raczej bezpieczniejsze. Jeszcze jeden. To bardziej skomplikowane niż sądziłem. I ostatni gołąbek. I odkryje jakiś nikczemny plan kogoś. Ale w ogóle teraz nie mówił o tym gołąbku. A chciałem wiedzieć, jak się nazywa. Jedna to jest Peggy. Od Carter na pewno. Carterowa. Może to złodzieje. Jak on? Przecież ukradliśmy te ptaki, Peggy już! Fajnie, jakby byli wrogowie, które się poddają. Tak jak na przykład Ghost of Tsushima się poddawali niektórzy. Można było ich oszczędzić, albo nie. Ja w większości oszczędzałem ich. Podkreślałem stwierdzenie w większości. Nara. Jeden coś upuścił. Gołąbka może. Nope. Daily Beagle. Jutro w nocy. Dach. Bądź tam. W Bugle? To Peter na pewno. Gołębiu, stój! Gołębi fakt numer 3. Uwaga! Przyznam, że trochę się w to wkręciłem. No ja niestety też chciałbym się wkręcić, ale nie da się niestety. Nie poznał Howarda. Czasami nie... No i dupa. Howard, mam wszystkie ptaki. Niestety gang wykorzystuje je do planowania serii włamań. O nie. Powiedz, że masz też dobre wieści. Tak. Wiem, dokąd wybiera się nasz gang. To Bugle. Załatwię ich i ochronię twoje gołębie. Świetnie. Daj im w kość, pająku. Mam lepsze pytanie. Czemu on powiedział o tym, gdzie to się dzieje? Co jak Howard ci okaże z wyrolem największym? To prawda, to by nie miało sensu, że zawiadomił ich, ale no nadal. W komplecie. Gołębie się spisały. Jeden z naszych What's up? Gołębie miały być kapitalne. Niespodzianka! Mam pióra! W głowie ten tekst brzmiał o wiele lepiej. Mam pióra. Nie zmieniaj się, Timonoku! Pająki nie mają piór. To jest kłamstwo. Spider-Man się nie zna. Kreatywne włamy należy się wam. Praktyczne? Nie. Ale kreatywne? Jak najbardziej. Zaraz będę mógł kolejny wybuch zrobić. Oh no, uderzył mnie. Zniszczył mi serię. Dwóch chyba zostanie. No może tu jeszcze ktoś wszedł. Teraz zostanie. Dobra, tam nawet nie wiedziałem, że ktoś idzie. To wrogiem o wroga. Bierz go.
Zrzuciłem go z budynku za pomocą innego wroga, to było dobre. Daily Bugle ocalony. O, i 8 punktów, nie wiem po co, ale mam. Howard, rozbiłem grupę, która ukradła ci gołębie. Będziesz miał spokój. Wielkie dzieci. Teraz muszę pogadać z ptakami o doborze znajomych. Gdybyś mnie jeszcze potrzebował, użyj aplikacji. Miło było cię poznać. I ciebie, Spider-Manie. Spider-Manie 2. Jak już?